Boży Przemytnik, brat Andrzej Rozdział pierwszy Dym i skórki od chleba Już od dnia, kiedy założyłem swoje pierwsze chodaki, w Holandii nazywamy je klompen, marzyłem o bohaterskich czynach. Byłem szpiegiem poza liniami wroga, samotnym zwiadowcą na nieprzyjacielskim terytorium. Przeczołgiwałem się pod zasiekami... A kule rozrywały powietrze nad moją głową. Oczywiście w Witte, moim rodzinnym miasteczku, nie mieliśmy żadnych prawdziwych wrogów, przynajmniej nie w czasach, kiedy byłem bardzo mały. Musieliśmy więc być wrogami nawzajem między sobą. My, dzieci, biliśmy się naszymi kląpen. Jeśli ktoś oberwał drewnianym butem, znaczyło to, że nie zdążył w porę sięgnąć po swój. Pamiętam jak kiedyś złamałem drewniak na głowie mojego kolegi, wroga, kesa. Najbardziej przeraził nas wtedy nie ogromny guz na jego czole, ale fakt zniszczenia buta. Zapomnieliśmy o wojnie przy próbie naprawy chodaka. Jest to jednak umiejętność przychodząca dopiero z czasem. Dlatego też owego wieczora mój ciężko pracujący ojciec Kowal musiał przyjąć również rolę szewca. Tego dnia wstał już o piątej rano żeby podlać i wyplewić ogród, który pomagał mu wyżywić szóstkę dzieci. Potem jechał na rowerze prawie 7 kilometrów do pracy do Alkamar, a teraz musiał spędzić wieczór nad moim butem. Najpierw należało wywiercić od góry otworek, przeciągnąć przez niego drut, potem przymocować drut gwoździami po obu stronach i powtórzyć to wszystko na wysokości pięty, żeby dziecko miało w czym iść jutro do szkoły. Andrzej! — Musisz bardziej uważać — powiedział ojciec swym donośnym głosem. Był prawie głuchy i raczej krzyczał niż mówił. Doskonale rozumiałem, o co mu chodziło. Nie o to, bym starał się nie robić krzywdy kolegom, ale o to, bym bardziej dbał o wypracowane z trudem przedmioty. W moich chłopięcych fantazjach pojawiała się często jako wróg pewna rodzina zwitte. Nazywali się Łedstrowie. Dlaczego wziąłem się właśnie na Wedstrów, nie wiem. Pamiętam tylko, że to oni jako pierwsi w miasteczku zaczęli napomykać o możliwej wojnie z Niemcami, co nie było witte tematem lubianym. Byli poza tym żarliwymi chrześcijanami i ich powiedzenia niech Cię Bóg dobrem darzy i jeśli Pan zechce brzmiały obrzydliwie potulnie w uszach tajnego agenta tej marki co ja. W mojej wyobraźni mieli więc status wroga. Pamiętam jak kiedyś przechodziłem pod oknem ich kuchni, akurat kiedy pani łęcstra wkładała ciastka do pieca. Stała tam wtedy oparta o frontową ścianę domu szyba okienna, przygotowana do wstawienia w miejsce starej. Podsunęło mi to pewien pomysł. Oto wspaniała szansa, żeby sprawdzić, czy wiecznie uśmiechnięci Wedstrowie potrafią się wściec tak samo jak inni holendrzy. Wziąłem szybę i przekradłem się ostrożnie na tyły kwatery wroga. Dom Łedstrów, jak każdy dom we wsi, miał drabinę prowadzącą na kryty z trzechą dach. Sunąłem z nóg klompen i ruszyłem w górę. Po cichutku położyłem płasko szybę na otworze komina. Potem, ześliznąłem się po drabinie i przeskoczyłem na drugą stronę ulicy. Tam znalazłem sobie stanowisko obserwacyjne, ukryty za wózkiem handlarza rybami. Dym oczywiście cofnął się w dół kominem. Wypełnił kuchnię i zaczął płynąć kłębami przez otwarte okno. Pani Wedstra wpadła do kuchni z okrzykiem. Szarpnięciem otworzyła drzwiczki pieca i próbowała rozpędzić dym, machając fartuchem. Pan Wedra wybiegł na zewnątrz i popatrzył na komin. Jeśli spodziewałem się wiązanki soczystej holenderskiej prozy, to spotkało mnie rozczarowanie. Ale wyraz jego twarzy, kiedy piął się w górę po drabinie, Oddawał zupełnie przyziemne uczucia. Poczytałem to sobie za wspaniałe zwycięstwo, odniesione pomimo przytłaczającej przewagi wroga. Innym ulubionym wrogiem był mój starszy brat Ben. Był on, jak zwykle się to zdarza wśród starszych braci, mistrzem w zamianie jednej rzeczy na drugą, w tak zwanych zamieniankach. Cały kąt naszego wspólnego pokoju na poddaszu, nad głównym piętrem domu, zajmowały skarby, które kiedyś należały do mnie lub do innych dzieci tylko że jakoś nie mogliśmy sobie przypomnieć co dostaliśmy od Bena na zamianę jego najważniejszym skarbem była skarbonka świnka niegdyś własność naszej siostry Martie Ben trzymał tam grosiki zarabione bieganiem na posyłki dla burmistrza lub pracą w ogrodzie panny Mekle naszej wychowawczyni szkolnej coraz częściej podawano wiadomości o wydarzeniach w Niemczech i w moich fantazjach Ben został niesamowicie bogatym niemieckim producentem broni. Pewnego dnia, kiedy był poza domem, zajęty zarabianiem dalszych grosików, zdjąłem jego skarbonkę z półki, wsunąłem nóż w szparę i odwróciłem świnkę do góry nogami. Po mniej więcej piętnastu minutach dokonywania cudów zręczności, tuż pod okiem wartowników w brunatnych koszulach, patrolujących posiadłość producenta, zdobyłem na wrogu prawie guldena. Ta część wyczynu była łatwa. O wiele gorzej przedstawiała się sprawa spożytkowania mej zdobyczy. Gulden to fortuna dla dziecka w naszym miasteczku. Gdybym się pojawił w sklepie ze słodyczami z taką ilością pieniędzy, z pewnością zaczęto by mi stawiać pytania. Mam, a co będzie, jeśli powiem, że je znalazłem? Następnego dnia w szkole podszedłem do nauczycielki i wyciągnąłem rękę. Proszę zobaczyć, co znalazłem panno Mekle. Panna Mekle wolno wypuściła spód powietrze. Ależ, Andrzej, tyle pieniędzy u dziecka? Czy mogę je sobie zostawić? Nie wiesz, czy je to? Nawet na torturach nie wydarto by ze mnie prawdy. Nie, proszę pani, znalazłem je na ulicy. W takim razie musisz je zanieść na policję, Andrzej. Tam ci powiedzą, co masz z nimi zrobić. Policja? Tego się nie spodziewałem. Po południu z obawą i drżeniem zaniosłem pieniądze do samego bastionu Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby w naszym ratuszu naprawdę miał siedzibę gestapo, nie byłbym bardziej przerażony. Wydawało mi się, że skradzione pieniądze świecą wszystko mówiącym blaskiem, ale najwidoczniej uwierzono w to, co mówiłem, bo naczelnik policji napisał moje nazwisko na kopercie, włożył do niej pieniądze i powiedział, że jeśli w ciągu roku nikt się nie zgłosi po nie, Będą należeć do mnie. W ten sposób rok później wybrałem się do sklepu ze słodyczami. Ben wcale nie odczuł braku swoich oszczędności. To popsuło mi zabawę. Nie doznałem słodyczy, sabotażu poza liniami wroga, cukierki miały bowiem mdły smak pospolitej kradzieży. Myślę, że moje marzenia o niezwykłych zdarzeniach, moje ciągłe fantazjowanie było między innymi środkiem ucieczki od dźwięku radia matki. Mama była półinwalidką. Choroba serca zmuszała ją do spędzania większości dnia w fotelu i pociechę przynosiło jej w tym radio. Ustawione było ciągle na to samo miejsce na stację ewangeliczną z Amsterdamu. Czasami nadawano stamtąd pieśni, czasami kazania, ale zawsze było to dla mnie coś nudnego. Dla mnie, nie dla mamy. Religia była jej życiem. Byliśmy biedną rodziną, nawet jak na standardy witte. Mieliśmy najmniejszy dom w miasteczku, jednak do naszych drzwi przychodził niekończący się strumień żebraków, wędrownych kaznodziejów, cyganów, którzy wiedzieli, że zawsze będą mile widziani u stołu mojej mamy. Takiego wieczoru ser kroiło się cieni. Zupę rozrzedzało wodą, ale gość musiał zostać przyjęty. Oszczędność była w religii mojej mamy równie ważna jak gościnność. W wieku czterech lat umiałem obierać ziemniaki bez milimetra straty. Kiedy miałem siedem lat, ziemniaki przeszły pod opiekę mojego młodszego braciszka, Corneliusa, a ja awansowałem na odpowiedzialne stanowisko czyściciela butów. Nie były to nasze codzienne kląpen, ale skórzane buty niedzielne. I jeśli para nie przetrwała piętnastu lat... Traktowano to jako katastrofę gospodarczą. Mama mówiła, że buty mają lśnić tak, żeby kaznodzieja w kościele musiał mrużyć oczy. Ponieważ mama nie mogła dźwigać, pranie robił co tydzień ben. Ubrania trzeba było wkładać i wyciągać z bali, ale samo pranie polegało na pompowaniu wody drewnianą rączką, która uruchamiała zespół kijanek. Ten cud techniki był dumą naszego domu. Kolejno zmienialiśmy Bena przy rączce, pchając i pociągając ciężki kij, dopóki nie zabolały nas ręce. Jedynym członkiem rodziny, który nie miał żadnych obowiązków, był nasz brat Bastian. Bastian, starszy dwa lata od Bena i sześć lat ode mnie, nigdy nie nauczył się robić tego, co umieją inni ludzie. Spędzał dni stojąc pod Olchą przy drodze na grobli, patrząc na idących ludzi. Wite było dumne ze swoich Olch. W naszym kraju mało jest drzew, przy każdym domu stała jedna, i gałęzie spotykały się, tworząc nad drogą zielony baldachim. Z jakiegoś powodu Bas nigdy nie stał pod naszą olchą. Jego posterunek był pod trzecim drzewem od domu. Tam Bas spędzał cały dzień, dopóki ktoś z nas nie przyszedł po niego, żeby zabrać go na kolację. Myślę, że po mamie kochałem Basa najbardziej ze wszystkich ludzi na świecie. Przechodząc obok jego drzewa, mieszkańcy miasteczka wołali do Basa: Hej, Bas! i otrzymywali w odpowiedzi cudowny, nieśmiały uśmiech. Przez lata słyszał to tyle razy, że w końcu zaczął powtarzać i były to jedyne słowa, jakich nauczył się w swoim życiu. Jednak choć Bas nie umiał mówić ani nawet sam się ubrać, miał pewien dziwny i niezwykły talent. W naszym pokoju stołowym Podobnie jak w większości holenderskich domów lat trzydziestych, stała mała fizharmonia. Tata, jako jedyny z rodziny, który umiał czytać nuty, zasiadał wieczorami na małym ławeczce i przyciskając nogami pedały pompujące powietrze, grał pieśni ze starego śpiewnika kościelnego, a my śpiewaliśmy do wtóru. Wszyscy oprócz basa. Gdy tylko zabrzmiała muzyka, Bas kulił się i wpełzał pod klawiaturę. Przyciskał się do ściany instrumentu unikając nuktaty. Oczywiście gra taty była chropawa i pełna pomyłek. Nie tylko dlatego, że nie słyszał muzyki, ale również przez to, że w ciągu lat uderzenia młotem o kowadło jego palce zgrubiały i zesztywniały. W niektóre wieczory tak się nam czasami wydawało, uderzał tyle samo dźwięków fałszywych, co dobrych. Dla basa nie miało to znaczenia. Przywierał do wibrującego drewna z uniesieniem na twarzy. Stamtąd, gdzie był, nie mógł oczywiście widzieć, w jakie klawisze ojciec uderza, albo za które gałki pociąga. Tymczasem bas wstawał nagle i delikatnie popychał ramię taty. Hej, bas, hej, bas! mówił. I tata wstawał, a bas zajmował jego miejsce na ławeczce. Najpierw zawsze odprawiał pewne ceregiele ze śpiewnikiem. Naśladując tatę, przewracał kartki i zwykle ustawiał w końcu książkę do góry nogami. Wtedy zezując na stronicę, podobnie jak tata, zaczynał grać. Od początku do końca przegrywał pieśni, które grał tego wieczoru ojciec, ale nie grał ich tak samo jak on, z wahaniem, niezdarnie, pełne dysonansów. Bas odgrywał je doskonale, bez żadnej pomyłki, tak nieskończenie pięknie że ludzie przystawali pod oknami, żeby posłuchać. W letnie wieczory, kiedy drzwi na ulicę były otwarte, pod naszym domem gromadził się mały tłumek, a wielu osobom łzy płynęły po twarzy. Bo kiedy grał bas, to jakby anioł zasiadał przy organach. Wydarzeniem tygodnia było oczywiście wyjście do kościoła Witte leży na polderach, ziemi, którą odebrała morzu praca pokoleń holendrów. I jak wszystkie miasteczka na polderach, zbudowane jest wzdłuż grobli. Ma tylko jedną ulicę prowadzącą z południa na północ po grobli. Domy to prawdziwe wyspy. Każdy stoi na oddzielnym pagórku ziemi, połączonym z ulicą małym mostkiem przerzuconym nad kanałem odwadniającym. A na przeciwległych krańcach miasteczka, wzniesiony na najwyższych pagórkach, grujących nad wszystkimi innymi, stoją dwa kościoły. W Holandii wciąż istnieje pewna niechęć między katolikami a protestantami, pozostałość z czasów hiszpańskiej okupacji. Przez cały tydzień właściciel sklepu rybnego prowadzi miłe pogawędki z właścicielem sklepu z artykułami żelaznymi, ale w niedzielę właściciel sklepu z rybami kroczy wraz z rodziną na północ do Kościoła katolickiego, a właściciel sklepu z artykułami żelaznymi wyrusza z rodziną na południe. Do kościoła protestanckiego i mijając się po drodze, nie przyznają się do siebie nawet skinieniem głowy. Nasza rodzina była szalenie dumna ze swoich protestanckich tradycji. Mojemu ojcu musiało, jak sądzę, bardzo podobać się to, że nasz dom stał akurat na północnym krańcu miasteczka, co pozwalało nam każdej niedzieli demonstrować na całej jego długości, że kroczymy we właściwym kierunku. Ze względu na głuchotę ojca, w kościele zawsze siedzieliśmy w pierwszej ławce. Ławka była za krótka, aby pomieścić całą rodzinę, a ja starałem się zostawać w tyle, przepuszczając najpierw mamę, tatę i rodzeństwo. Potem musiałem się wycofywać, żeby, w cudzysłowiu, znaleźć wolne miejsce. Miejsce znajdowałem zwykle daleko poza drzwiami kościoła. Zimą ślizgałem się po zamarzniętych kanałach na moich drewnianych klompen. Latem chodziłem na pola i siedziałem czasem tak nieruchomo, że wróble siadały mi na ramionach i delikatnie dziobały w uszy. Swego rodzaju instynktem wyczuwałem dokładnie, kiedy nabożeństwo miało się skończyć i wślizgiwałem się w kąt kościelnego przedsionka akurat w chwili, gdy zaczynali opuszczać go pierwsi, w cudzysłowiu, męczennicy. Stawałem w pobliżu kaznodziei, który ani razu nie spostrzegł mojej nieobecności. I słuchałem uwag, jakie ludzie wypowiadali o jego kazaniu. W ten sposób poznawałem treść i temat kazania, a czasem nawet historie, jakimi je ilustrował. To zadanie było niezwykle ważne, bo bez niego nie mógłbym przejść przez najważniejszy etap cotygodniowej przygody. W Holandii jest taki zwyczaj, że po nabożeństwie znajomi schodzą się w domach. Spotkania te nie mogą się obejść bez trzech typowych elementów: kawy, dymu z cygar, i szczegółowej dyskusji na temat dzisiejszego kazania. Mężczyźni z naszego miasteczka mogli pozwolić sobie na owe długie, czarne cygara tylko raz w tygodniu. Co niedziela żony parzyły mocną, czarną kawę, a mężczyźni wyjmowali cygara i zapalali je z wielkim namaszczeniem. Nawet dzisiaj, kiedy poczuję zapach kawy zmieszany z dymem z cygar, serce bije mi mocniej. To woń kojarząca się z obawą i napięciem. Czy uda mi się po raz kolejny sprawić na rodzicach wrażenie, że byłem w kościele? Wydaje mi się, że kaznodzieja cytował Ewangelię według św. Łukasza 3,16, także i w zeszłym miesiącu. Mówiłem dobrze wiedząc, że nie cytował, ale sugerując w ten sposób wszystkim, jak dobrze pamiętam tekst kazania. Albo Niezła była ta historia o politykach, prawda? Wykorzystywałem urywek zasłyszanej rozmowy. Burmistrz musi być wściekły. Moja strategia przynosiła mi stuprocentowe sukcesy. Dzisiaj rumienię się na myśl, jak rzadko chodziłem do kościoła, kiedy byłem mały. Rumienię się jeszcze bardziej na wspomnienie, że moja ufna, prostoduszna rodzina nigdy niczego nie podejrzewała. W roku 1939 cały kraj zrozumiał to, co łedstrowie rozumieli od początku. Niemieckie plany podboju dotyczyły również Holandii. U nas w domu rzadko się wtedy o tym myślało. Baz był chory. Lekarz powiedział, że ma gruźlicę. Mama i tata przenieśli się na materac do pokoju stołowego. Przez wiele miesięcy, bas leżał w ich maleńkiej sypialni, kaszląc i kaszląc. Topniał w oczach. W końcu zostały tylko skóra i kości. Jego cierpienie było o tyle straszniejsze od cierpienia normalnej osoby, że nie mógł nam powiedzieć, co czuje. Pamiętam, jak pewnego dnia, tuż po moich jedenastych urodzinach, Wsiadłem się do pokoju, w którym leżał chory Bas, kiedy mama była zajęta w kuchni. Wchodzenia do tego pokoju surowo nam zabraniano, bo choroba była zakaźna, ale tego właśnie chciałem. Jeśli Bas miał umrzeć, ja też nie chciałem żyć. Przytuliłem się do niego i pocałowałem wiele razy. W lipcu 1939 roku Bas umarł, a ja pozostałem zdrowy tak samo jak przedtem i czułem, że Bóg zdradził mnie podwójnie. Dwa miesiące później, we wrześniu, rząd ogłosił powszechną mobilizację. Tym razem mama pozwoliła przełączyć swoje radio na wiadomości. Nastawiliśmy je najgłośniej, jak było można, ale tata i tak nie słyszał. Moja młodsza siostrzyczka, Geltie, stanęła wtedy przy odbiorniku i przekazywała mu, krzycząc najważniejsze fakty. Tato, powołano wszystkie jednostki rezerwowe, zarekwirowano wszystkie prywatne samochody. Pod wieczór zaczął się tłok na drogach, niekończący się korek, który miał być odtąd charakterystyczną cechą miesięcy poprzedzających inwazję. Każdy samochód w Holandii wyjechał na drogę. Zdawało się, że tyle samo ludzi jedzie na północ, co na południe. Nikt nie wiedział, gdzie ma się podziać, ale próbował dotrzeć tam najszybciej, jak tylko mógł. Dzień po dniu, ubrany w workowate spodnie i luźną bluzę, wystawałem pod drzewem gdzie stawał kiedyś baz i patrzyłem. Nikt wiele nie mówił, tylko pan Wedstra zdawał się mieć odwagę, by ubierać w słowa to, o czym wszyscy wiedzieliśmy. Nie rozumiałem, dlaczego teraz tak bardzo mnie do Wedstrów ciągnęło, ale częściej zdarzało mi się ostatnio przechodzić pod znajomym oknem kuchennym. Dzień dobry, Andrzej. Dzień dobry, pani Wedstra. Mama cię po coś wysłała? Ciasko dobrze ci zrobi. Wzięła talerz z ciastkami i przyniosła go do okna. Pan Wedstra podniósł głowę z nad stołu. A, to nasz mały Andrzej. Co? Wyszedłeś popatrzeć z bliska na mobilizację? Tak proszę pana. Z jakiegoś powodu wolałem schować ciastko za plecami. Andrzej, musisz modlić się za swój kraj codziennie. Czekają nas bardzo ciężkie czasy. Tak proszę pana. Co mogą zrobić ludzie z pukawkami przeciwko czołgom i samolotom? Tak proszę pana. Oni tu przyjdą, Andrzej, ze swoimi stalowymi hełmami, defiladowym krokiem i nienawiścią. I wszystko, co nam zostanie, to modlitwa. Pan łestra podszedł do okna i oparł się o parapet. Czy będziesz się modlił, Andrzej? O odwagę, żebyśmy zrobili wszystko, co możemy. A gdy już zrobimy wszystko, byśmy wytrwali, czy będziesz się o to modlił, Andrzej? Tak, proszę pana. Dobry chłopak. Pan łestra wyprostował się. No to biegnij dalej ale kiedy odwróciłem się i poszedłem dalej ulicą, pan Westra zawołał do mnie. — Możesz zjeść to ciastko. Wiem, że nasz stary piec czasem okropnie dymi, ale odkąd wstawiłem nową szybę, wszystko jest już w porządku. Tej nocy, leżąc w swoim łóżku na poddaszu, zacząłem myśleć o panu łestrze. A więc wiedział cały czas, ale nic nie powiedział mojemu ojcu, jak zrobiłby to każdy inny dorosły w miasteczku. Zastanawiałem się dlaczego. Zastanawiałem się też nad jego zachętą do modlitwy. Co to pomoże? Bóg nigdy nie słucha. Jeśli Niemcy naprawdę mieli tu przyjść, to planowałem dla nich o wiele gorsze rzeczy niż modlitwę. Zasnąłem, marząc o śmiałych wyczynach, jakich dokonam, występując w pojedynkę przeciwko najeźdźcy. W kwietniu Wite zrobiło się tłoczno od wygnańców z polderów leżących dalej na wschód. Mieszkańcy Holandii sami niszczyli swoje groble. Pozwalając, by woda zalewała ziemię, wydzierane po centymetrze przez stulecia morzu, a wszystko po to, aby spowolnić marsz armii niemieckiej. Każdy dom oprócz naszego, bo był na to za mały, przyjął bezdomną rodzinę z zalanej ziemi, a mama gotowała im zupy dniem i nocą, ale Niemcy nie przyszli od strony lądu. Pierwsze samoloty pojawiły się nad Witte w nocy 10 maja 1940 roku. Spędziliśmy tę noc w pokoju stołowym, przytuleni do siebie nie śpiąc. Przez cały następny dzień widać było samoloty i słychać wybuchy. Bombardowano małe lotnisko wojskowe położone cztery kilometry dalej. Tak minęły moje dwunaste urodziny. Nikt o nich nie pamiętał, nawet ja. Potem Niemcy bombardowali Rotterdam. Speaker Radia Hilversum, którego słuchaliśmy od czasu mobilizacji, płakał czytając wiadomości. Rotterdam nie istniał. W ciągu godziny miasto zniknęło z powierzchni Ziemi. To był Blitzkrieg, błyskawiczna wojna. Następnego dnia Holandia się poddała. Kilka dni później do Witte przyjechał radiowozem mały, gruby niemiecki porucznik i zamieszkał w domu burmistrza. Towarzyszyła mu garstka żołnierzy, w większości starsi mężczyźni. Witte nie było dość ważne, by zasługiwać na doborowe oddziały. Przez jakiś czas rzeczywiście realizowałem swoje fantazje o walce w ruchu oporu. Często zdarzało się, że nocą, kiedy zegar miejski wybił drugą, ześlizgiwałem się boso po rabinie z poddasza. Wiedziałem, że matka mnie słyszy, bo jej regularny oddech zatrzymywał się na chwilę, kiedy przechodziłem obok sypialni rodziców, ale nigdy mnie nie zatrzymywała. Nie pytała też następnego ranka, co stało się z drogocennym, bo skomporacjonowanym cukrem. Całe miasteczko miało uciechę, kiedy służbowy samochód porucznika zaczął nie domagać. Świece były zanieczyszczone. Silnik się blokował. Niektórzy mówili, że w baku na benzynę jest cukier. Inni uważali, że to niemożliwe. Żywności zabrakło w miastach wcześniej niż w rolniczych osadach, takich jak nasza. Także i to wykorzystałem w mojej dziecięcej wojnie z Niemcami. Pewnego upalnego dnia pierwszego wojennego lata Wypełniłem koszka kapustą i pomidorami i poszedłem siedem kilometrów do Alkmar. Sklepie mieli tam jeszcze zapas przedwojennych sztucznych ogni, a wiedziałem, że chętnie przyjmą warzywa. Starałem się je sprzedać jak najdrożej, by kupić jak najwięcej sztucznych ogni. Potem włożyłem je do kosza i położyłem na wierzchu przewiezione w tym celu kwiaty. Właściciel sklepu patrzył na mnie w milczeniu i po chwili nagle zdecydowanym ruchem sięgnął pod ladę, i podał mi wielką czerwoną petardę. Nie mam już więcej warzyw. Lepiej się pośpiesz, żebyś wrócił do domu przed godziną policyjną. Tej nocy wite deski podłogi na poddaszu znowu skrzypiały i znowu mama wstrzymywała oddech. Boso, wyśliznąłem się w noc. Patrol czterech pieszych żołnierzy posuwał się ulicą na północ w stronę naszego domu, omiatając światłami latarek każdy miany budynek. Kiedy ich kroki przybliżały się, oddaliłem się od drzwi i przywarłem do bocznej ściany. Gdy już przeszli, przebiegłem potem przez mostek dzielący nasz dom od drogi na grobli i popędziłem w stronę domu burmistrza. Eksplodować ogromną petardę pod drzwiami porucznika w czasie, gdy patrol jest na drugim końcu miasteczka, to prosta sprawa, ale ja byłem żądny większych przygód. Biegałem najszybciej w miasteczku i pomyślałem sobie, że mogę mieć świetną zabawę, kiedy ci starzy ludzie w ciężkich butach będą próbowali mnie złapać. Nie przypuszczam, żeby któryś z nich miał więcej niż pięćdziesiąt lat, ale wówczas w moich oczach wydawali się starcami. Wyczekałem więc aż do momentu, gdy patrol powracał w moją stronę. Kiedy dochodzili już do domu porucznika, zapaliłem ląd i rzuciłem się do ucieczki. Halt! Znalazłem się w kręgu światła latarki. I usłyszałem trzask odbezpieczanego karabinu. Nie pomyślałem o tym, że mają broń. Biegłem dalej ulicą z zygzakiem. Wtedy wybuchła petarda i na ułamek sekundy odwróciła uwagę żołnierzy. Rzuciłem się w bok na pierwszy napotkany mostek. Przebiegłem przez ogród i padłem na ziemię, dając nura w kapustę. Polowali na mnie prawie godzinę. Krzycząc do siebie chropawymi sylabami po niemiecku, aż w końcu dali spokój. Uniesiony tym sukcesem zacząłem rzucać pociski w biały dzień. Pewnego dnia wyszedłem z ukrycia prosto na żołnierza. Uciekać znaczyło przyznać się do winy. Jednak w rękach trzymałem dowody przestępstwa, w lewej miałem sztuczne ognie, w prawej zapałki. Du, kom mal here. zacisnąłem ręce na sztucznych ogniach. Bałem się schować je do kieszeni płaszcza. To będzie pierwsze miejsce, w jakie zajrzy. Hast du einen vorwärtskörper explodiert? Fuerwerks? Ależ nie. Chwyciłem zaciśniętymi rękami brzegi płaszcza i rozpostarłem go szeroko, żeby mnie obszukał. Żołnierz przeszukał wszystko od szerokich spodni po czapkę. Kiedy odwrócił się z niechęcią, sztuczne ognie w moich rękach były mokre od potu. W miarę jak okupacja się przeciągała, mnie też nużyły moje zabawy. W pobliskich wioskach rozstrzeliwano zakładników i palono domy w odpowiedzi na prawdziwy ruch oporu, który tężał i nabierał kształtu. Żarty o Niemcach przestały śmieszyć. Holandia była pełna onderduikers, dosłownie nurków. Mężczyzn i chłopców ukrywających się przed wywiezieniem na roboty do Niemiec. Ben, szesnastoletni w chwili wybuchu wojny, zanurkował na farmie w pobliżu Ermelo. Już w pierwszym miesiącu i przez pięć lat nie mieliśmy o nim żadnych wiadomości. Posiadanie radia było przestępstwem przeciw nowej władzy. Ukryliśmy odbiornik mamy w szparze pod pochyłością dachu i wsizgiwaliśmy się tam pojedynczo słuchać holenderskojęzycznych audycji z Anglii. Później, kiedy zastrajkowała kolej holenderska, odmawiając udziału w wywózce Żydów, ukrywaliśmy w tej dziurze nawet kolejarzy i oczywiście samych Żydów, szukających noclegów w drodze na wybrzeże. Gdy Niemcom zaczęło brakować ludzi, wycofano nawet żołnierzy stacjonujących w Witte, potem przyszły słynne łapanki. O różnych porach dnia i nocy ciężarówki wpadały nagle do miasteczka, blokując obu krańców groblę, a oddziały żołnierzy penetrowały wszystkie domy w poszukiwaniu zdolnych do pracy mężczyzn. Jeszcze zanim skończyłem czternaście lat, musiałem na widok każdego niemieckiego muduru uciekać na poldery, wraz z innymi mężczyznami i chłopcami. Biegliśmy przez pola, nisko schyleni, przeskakując przez kanały w stronę mokradeł za torami. Grobla kolejowa była za wysoka, żeby przez nią przechodzić. Na pewno by nas dostrzeżono. Zanurzaliśmy się więc w płynący pod nią szeroki kanał i wychodziliśmy po drugiej stronie przemoczeni, zdyszani i drżący z zimna. Pod koniec wojny nawet mały Cornelius i głuchy tata musieli brać udział w biegach na mokradła. Pomiędzy łapankami Życie było przygnębiającą walką przetrwanie. Elektryczność przysługiwała tylko Niemcom. Bez elektryczności nie mogły pracować pompy, dlatego woda deszczowa stała głęboko na polderach. Domy oświetlaliśmy lampami olejnymi, do których olej wyciskaliśmy sami z nasion kapusty. Nie było węgla. Wite ścięło więc swoje olchy. Drzewo basa ścięto drugiej wojennej zimy, ale najgorszym wrogiem, gorszym nawet niż chłód i żołnierze, był głód. Byliśmy nieustannie, uporczywie, beznadziejnie głodni. Wszystkie plony rekwirowano na front, gdy tylko zostały zebrane. Ojciec uprawiał ogród tak samo starannie jak zawsze, ale większość zbiorów przypadała niemcom. Przez kilka lat nasza sześciosobowa rodzina żyła na racjach dla dwóch osób. Początkowo uzupełnialiśmy żywność z przydziału wykopanymi z ogrodu cebulkami tulipanów jedząc je jak ziemniaki. Potem zabrakło nawet tulipanów. Mama udawała, że je, ale często widziałem, jak dzieliła swoją maleńką porcyjkę i dokładała nam na talerze. Pocieszała ją tylko świadomość, że Bas nie dożył tych czasów. Nigdy by nie zrozumiał, dlaczego ssie go w żołądku, dlaczego piec jest zimny i nie ma jego drzewa. Na koniec przyszedł dzień, kiedy mama nie mogła już wstać z łóżka. Wiedzieliśmy, że jeśli wyzwolenie nastąpi szybko, mama umrze. A potem... Wiosną 1945 roku Niemcy odeszli, na ich miejsce wkroczyli Kanadyjczycy. Ludzie stali na ulicy, płacząc z radości, ale mnie wśród nich nie było. Biegłem całą drogę do obozu Kanadyjczyków i wyprosiłem tam torebkę skórek od chleba. Chleb! Prawdziwy chleb życia! Przyniosłem go do domu krzycząc: jedzenie, jedzenie! Mama żuła, zeschnięte skórki i łzy wdzięczności Bogu płynęły jej po głęboko pobrużdżonych policzkach. Wojna była skończona.